Przedstaw się. Losackow Sergiej Aleksandrowicz. Data urodzenia? 25 września 1995 roku. Miasto urodzenia? Miasto Nachodka, Primorski Kraj. Kraj nadmorski. Czy zgadzasz się na nagranie wywiadu? Tak. Czy możesz mi powiedzieć, jaka procedura skłoniła cię do przybycia tutaj? Mobilizacja. Mówię o wywiadzie. Jeśli mówimy o przymusie, to nikt mnie nie zmuszał. Jak możesz to udowodnić? Dowodzić? Tak. Jest to dobrowolne. Bo wtedy piszą, że zostałeś zmuszony, gdzie pracowałeś przed wojną, w porcie jako doker-mechanik. Gdzie służyłeś? W składzie amunicji artyleryjskiej. W 2015 roku zostałem powołany do wojska. Służyłem również w kraju nadmorskim. Tam? Tak, niedaleko. Twoja żona odpowiedziała. Pierwsza żona była wówczas w ciąży. Służyłem na terytorium nadmorskim. Ach, z tego powodu. W moich aktach osobowych była wzmianka o tym, i nie wysłano mnie poza terytorium nadmorskie. Nie wiedziałem o tym. Czy podpisałeś umowę? Nie. W jaki sposób zostałeś zmobilizowany? Przyszedłem do pracy 23 września. 22 dostałem wezwanie do stawienia się w wojskowym biurze rejestracji i poboru. Co powiedziałeś? Nic. Kazali przyjść na komisję poborową 24. 24. zgłosiłem się do Wojskowego Biura Meldunkowego i Poborowego i skierowano mnie do punktu zbiorczego w Domu Kultury. Spotkanie zaplanowano w Domu Kultury. Tam było mnóstwo ludzi. Tak, dużo. Co ci powiedziano? Nic. Przyszedłem wyjaśnić, że planuję świętować swoje urodziny 25 września. Zastanawiałem się, dlaczego mnie też zaproszono. Musieliśmy się spakować, a dano nam tylko dwie godziny. Pośpiesznie wsadzono nas do autobusu i zabrano. Zepchnięty? Można tak powiedzieć. Powiedz mi więcej. Poszliśmy do Domu Kultury, wyrwali mi z rąk legitymację wojskową i natychmiast zaczęli przetwarzać dokumenty. A w sąsiednich portach ludzie byli zabierani po prostu w porcie. Zabawne? Nie. Co powiedzieli? Gdzie idziesz? Na początku powiedziano nam, że odbędzie się przekwalifikowanie. Potem wszyscy, tak jak ja, dostali nowe wezwanie do częściowej mobilizacji. I najpierw dostaliśmy wezwanie, że jesteśmy wysyłani na przekwalifikowanie. I tego samego dnia zabrali nam te wezwania i dali nowe. Czy otrzymałeś wezwanie do przekwalifikowania się na 23 nie, mobilizacja. Zmobilizowany? Tak. Osoby, które zostały powiadomione wcześniej, zostały przeszkolone. Dokąd was zabierają? Zabrano nas do jednostki we Władywostoku. Najpierw zabrano nas do 135 brygady. Wyszedł do nas podpułkownik i zapytał, kto chce wstąpić do Marines. Pięć osób wysiadło z autobusu, w którym było około 40 lub 50 osób. Było więc tylko pięciu ochotników. A inni nie chcieli iść na śmierć. Nie, a my? A ty? Nie. Potem wysłano nas do innej jednostki, takiej jak szkoła kadetów. Było tam dużo ludzi, pojechaliśmy tam. W naszym autobusie było czterech pijanych ludzi. Wypili za dużo alkoholu po drodze. Co się im stało? Nic. Wypili za dużo, zsikali się na drodze. To było okropne, a my? A co z nimi? Zostaliśmy zabrani do biura i musieliśmy wypełnić formularz z danymi osobowymi, takimi jak data urodzenia i miejsce pracy. Towarzyszyła nam kobieta z wojskowego urzędu meldunkowego i poborowego. Powiedziała, że nie wie, co robić z pijanymi ludźmi. I zabrano nas z powrotem do 155. Brygady. Lubię to? Tak, i to wszystko, staliśmy się. Zostaliście, Marines. Tak, cały autobus. Tak, z wyjątkiem tych pijaków. Nie widziałem tych pijaków. Czy mają szczęście? Może. Okej. Okay. Zabawne. Coś nie jest dla ciebie śmieszne, prawda? Tak. Jak się masz? Wszystko idzie dobrze. Ok. Ile razy zostałeś dzisiaj pobity? Nie zostałem dziś pobity. Wczoraj. A wczoraj. Mówisz jakieś bzdury. Dlaczego? Czy jest telewizor? Oglądamy wiadomości. Tak. O czym są wiadomości? Powiedz mi, bo nie mam czasu oglądać wiadomości. Oglądamy wiadomości, że na Ukrainę dostarczane są nowe czołgi Leopard 2, że liczba rosyjskich ofiar przekroczyła już tysiąc. Dzień? Tak. To jest dobre. Nie. Jeśli ci się podoba, kliknij przycisk lubię to. Dlaczego to jest złe? Dlaczego wojna? Dlaczego przyszedłeś? Nie mogę odpowiedzieć na to pytanie. Czy to skomplikowane? Pytanie? Tak. To bardzo proste. Wystarczy kilka słów. Dlaczego przyszedłeś nas zabić? Jednocześnie mówisz, że tysiąc trupów na to zło. Czy jesteś okupantem? Mieszkaniec. Jest siódma wieczorem w twojej ojczyźnie. Podróżowałeś przez pół świata. Pomyśl o tym. Stało się to typowa fraza. Wszyscy w twoim kraju tak mówią. Myślę, że wielu zmobilizowanych ludzi wcale nie potrzebuje tej wojny. Dlaczego nie powiedziałeś nie? Powiedzieliśmy nie. Powiedz nam. Są ludzie, którzy odmówili, są w jednostce i tam pracują. W większości są to ludzie, którzy nie służyli w wojsku, są ludzie, którzy zostali zmobilizowani bez doświadczenia w służbie. A ty Chciałem się wycofać z powodów zdrowotnych, ale nie mogłem tego zrobić. Co to jest? Zdiagnozowano u mnie torbiele nerek i ostre zapalenie pęcherza moczowego. Oznacza to problemy z oddawaniem moczu. Badanie lekarskie? Nie było. Pasujesz. Tak, to prawda. Opowiedz historię w kolejności. Zostaliście marines, a alkoholików wyrzucono. Tak, nie wiem, dokąd poszli. Co ci powiedziano? Wypełniliśmy papiery, dostaliśmy mundury i wysłano nas na poligon na szkolenie. Na poligonie zostaliśmy rozdzieleni: część z nas wysłano do strzelców, innych do opanowania i FV3. Następnie rozpoczęło się szkolenie. Zostaliśmy przydzieleni. Ilu nas było? Około trzydziestu. Na początku było 10 załóg, potem dodano 10 kolejnych, w sumie 20 załóg. Zostaliśmy wysłani na studia na około półtora miesiąca. I jak? Nauczono nas podstaw i FV3. Jaka była Twoja specjalność? Instrukcja obsługi IFV-3, a podczas służby wojskowej? Artylerzysta, kierowca, takielarz. Ile razy strzelałeś? Ile? Prawdopodobnie około 10 razy. Ile to pocisków? 25 pocisków. 25 pocisków jednym strzałem. Zajmujemy pozycję, widzimy cel, oddajemy 25 strzałów kiedy przyjechałeś na Ukrainę. Okazuje się, że na Ukrainę dotarliśmy 11 listopada. 10 listopada opuściliśmy Władywostok. Więc byłeś w Rosji przez cały ten czas? Tak to prawda. Lecieliśmy z Władywostoku do Rostowa 10 listopada i 10 listopada wylądowaliśmy w Rostowie. Sprzęt na pokładzie? Nie, to był lot pasażerski. Co to jest? Prawdopodobnie Boeing, duży samolot. Jak nazywała się linia lotnicza? Aeroflot, jak sądzę. Aeroflot. A w samolocie był tylko personel wojskowy? Tak. Czy wszyscy byli w formie? Tak. Przyjechaliśmy 10 dnia, załadowano nas na Ural. Zawieziono nas do obozu namiotowego, wokół leżał zepsuty sprzęt wojskowy. Były wraki bojowych wozów piechoty i MTLB, spalony Ural. I rozstawiono obóz namiotowy. Jak się czułeś? Byłem natychmiast zszokowany. Dlaczego? Straszny. Jesteś żołnierzem piechoty morskiej w 155. Brygadzie. OK. Zaaklimatyzowałeś się, co dalej? Spędziliśmy noc, a rano ponownie załadowano nas na ciężarówki Ural i wyjechaliśmy na Ukrainę. Dużo zepsutego sprzętu wojskowego. Wystarczy już. Dwie czy dwadzieścia sztuk. Około dwudziestu trzydziestu. Dużo. Gdzie zostałeś zabrany na Ukrainie? Na Ukrainie również jechaliśmy bardzo długo, prawdopodobnie około 6 godzin. Ostatecznie wylądowaliśmy gdzieś niedaleko Wołnowachy. A niedaleko Wołnowachy. Czy zamarzłeś po drodze? Nie, nie było jeszcze zimno. Byłeś na Uralu? Tak. I jak się okazało, dotarliśmy do jakiegoś lasu. Spotkano się z nami, powiedziano nam, że jesteśmy grupą pancerną, będziemy mieli bojowy wóz piechoty i musimy czekać na sprzęt wojskowy w tym pasie lasu, powinien dotrzeć w ciągu dwóch tygodni. I jak? Nie. Trzy dni później przyszli do nas i powiedzieli, że jesteśmy piechotą i idziemy do Pawłowki. Po co Cię uczono? Nie wiem. A szesnastego pojechaliśmy do Pawłowki. 16 listopada. Co wydarzyło się w Pawłowce? Strzelanina. Jak długo? Pawłowka była już podobno nasza. Dlaczego rzekomo? Ostrzał nie ustawał. Powiedziano nam, że wszystko tam jest stabilne, ale każdego dnia był ostrzał moździerzowy i czołgowy. Na ciebie? Tak. Czy byli ranni lub zabici? Po drodze? Tak. Zabity? Nie wiem, ale byli ranni. Poszliśmy tam pieszo. Z powodu min. Tak. A ranni? Nie byli w mojej grupie. Źle. I tak. To jest złe? Nie mogę tego powiedzieć. Myślę, że to źle. A jak długo byłeś w Pawlowce? 45 dni. Podobało ci się? Nie. Gdzie mieszkałeś w Pawlowce przez cały ten czas? W piwnicach. A jedzenie? Zjedliśmy nasze jedzenie. Czy wszyscy mieli dość jedzenia? Na początku mieliśmy suche racje żywnościowe, potem się skończyły i zaczęliśmy zdobywać zboże i sami je gotować. Czy gotowałeś własne jedzenie? Tak. I jak? Jak moglibyśmy? Cóż, sądząc po tym, że żyjesz. Oczywiście jest to błędne. Wszystkie 45 dni pozostaliśmy na froncie. Czym jest całkowita obrona? Po prostu nie wiem. Całkowita obrona to sytuacja, w której nie toczą się walki, a żołnierze pozostają na swoich pozycjach bojowych. Ostrzał był prowadzony codziennie. Hity? Tak, strzelali do nas. Czy byli ranni? Nie. Co się stało po Pawlowce? Był to albo 26 albo 28 grudnia. To były mniej więcej te daty. Ilu waszych ludzi, to jest okupantów, było w Pawłowce? Z tego co wiem, było tam około 120 osób. Wtedy tam byłem. Jak cię ewakuowali? Powiedzieli, że sprzęt dotarł i że nas po niego odbiorą. Czy ucieszyła cię ta wiadomość? Nie. Dlaczego? Zapomnieliśmy już o wszystkim, co było przed tym czasem. Nikt nie potrzebował tego sprzętu. Co mówią ludzie, którzy byli z tobą w Pawłowce? Potrzebują tej wojny, czy nie? Większość ludzi, którzy zostali zmobilizowani razem ze mną, mówi, że nikt nie chce tej wojny. Czy byli dorośli? Tak, są ludzie, którzy właśnie skończyli służbę wojskową, chłopaki w wieku dwudziestu kilku lat, spędzili dwa miesiące w domu i zostali zmobilizowani. Są też ludzie powyżej czterdziestego roku życia. A dowódcy? Widziałem dowódców tylko dwa lub trzy razy. Miałem jeszcze jedno pytanie, ale myślałem, że pochwalisz dowódców, gdzie byli dowódcy na pozycjach. Czy było to dla nich trudne? Nie. Czy do nich też strzelano? Tak. W wiadomościach podano, że poniosłeś wiele strat. Było wiele ofiar w Pawłowce i podczas szturmu. Opowiedz mi o napadzie. Wiem, że Pawłowkę zabrano trzy razy. Nie wiem, kiedy zajęli ją za pierwszym razem, ale za drugim razem byłem tam, a potem znowu zajęli ją twoi żołnierze. A za trzecim razem, jak się okazuje, odbiliśmy Pawlowkę, był to 16 listopada. Ile było ofiar śmiertelnych? Około 500. Tak, było wiele ofiar. Mieliście tam nowe pojazdy opancerzone, prawda? Przed nowym rokiem wywieziono nas z Pawłowki. Przyjechaliśmy do Kiriłówki, dano nam sprzęt i kazano przygotować go do walki. Sprzęt był w Solidolu. Nowy? Nie. To stary czy nowy sprzęt? Stara produkcja. Może uruchomiłeś nowy zakład produkcyjny, z którego roku pochodziły maszyny? Mieliśmy zmodernizowany i FV3, ale jedynymi ulepszeniami były dziury po bokach i wyrzutnie granatów dymnych, tuca. Tuca jest wtedy, gdy dowódca naciska włącznik, otwierają się okiennice i leci dym. Wcześniej urządzenia te znajdowały się z przodu, ale w nowszych wersjach są z tyłu. Około. Lubię to. Nowy IFV. Nie wiem. Był znak? Wiem, że IFV3 zostały wyprodukowane w latach dziewięćdziesiątych lub później. Dali ci sprzęt, i co stało się później? Wyczyściliśmy go i kazano nam go w pełni załadować, abyśmy mieli pełną amunicję i przygotowali się do ataku na Ugledar. Potem był atak. Gdy. Zaczęło się 23. 23 styczeń Powiedz nam, jak zostałeś wzięty do niewoli? Byłeś w domu czy w garażu? Byłem w garażu. 23 przywieźliśmy piechotę do daczy. 24 powiedziano nam, że piechota musi zostać ponownie przetransportowana. Wracaliśmy z domku, kiedy w nasz samochód uderzył pocisk. Z tego co wiem, był to 155 pocisk. Podczas odwrotu kolejny pocisk trafił w samochód. Dwa razy. Tak. Czy to była artyleria? Prawdopodobnie. Czy jechałeś, by trafić artylerią w ruchomy cel? 155 pocisk. Są świetne, prawda? Pocisk mógł być wyposażony w nawigację GPS. Niemniej jednak jest fajnie. Poszliśmy pieszo. Ilu z was tam było? Byłem u mechanika. Dowódca został ranny pociskiem 23 i nie poszedł z nami. Szliśmy. Ktoś zaczął do nas strzelać i ranił mechanika w nogę. Dostałem rykoszetem w nogę. Zaczęli ostrzeliwać nas z moździerzy. Pocisk wylądował obok mechanika. Został ranny wcześniej i prawdopodobnie zmarł. Jak ma na nazwisko? Nie znam jego nazwiska. Poszedł walczyć na kontrakcie. Jego znak wywoławczy to: haker. Nie dawał znaku życia. Zostawiłeś go tam. Otworzyli do nas ogień, straciłem przytomność, odzyskałem ją, zacząłem wołać hakera, ale on nie reagował. Czołgałem się wzdłuż linii drzew przez jakieś 3 lub 4 godziny. W daczy przeszedłem jakieś trzy pozycje, bez pancerza, bez hełmu, a potem. Twoje stanowisko? Nie, twój. Przeszedłeś je? Nikogo tam nie było. A potem padł strzał w głowę. Tutaj. Rana się zagoiła. Tak. Rana zagoi się przed drugim ślubem. Po strzale straciłem przytomność. Obudziłem się w nocy, było zimno, nikogo nie było, ale słyszałem głosy. Poszedłem do garażu i tam zostałem schwytany przez dwóch żołnierzy. Na to? Nie. Nie? W jakim języku mówili? Ukraiński. Dalej? Ręce do góry, za mną. Przetłumacz na język ukraiński. Ręce do góry. Tak. Nie wiem. Jak zrozumiałeś, co ci powiedzieli? A może powiedzieli to po rosyjsku? Po rosyjsku. Dlaczego potrafimy mówić dwoma językami? Nie wiem. Mamy dobry firmware. Kto potrzebuje tej wojny? Myślę, że tej wojny potrzebują tylko władze polityczne. Do kogo? Kto zaczął? Nasz rząd nie chce wojny. A więc nasze władze? Logicznie. Albo Amerykanie? Nie wiem. Nie obchodzi cię to, po prostu poszedłeś umrzeć. Dlaczego haker zmarł? Nie wiem. Podpisał kontrakt, może żyje. Podpisać kontrakt i umrzeć? Dlaczego? Nie. Czy ona wie? Że jesteś więźniem? Nie wiem. Nie mów o swoim miejscu pobytu. Cześć. Cześć. Jak się masz? Cienki. Dlaczego się tak uśmiechasz? Czy nie wolno mi tego robić? Móc. Ona jest pozytywna. To jest dobre. Co robisz? Gotuję. Co będzie na obiad? Rassolnik. A w więzieniu makaron? Nie uwierzycie, ale na obiad będzie makaron z gulaszem. Nie ma sensu wracać do domu, tutaj karmią Cię dokładnie tak samo. Jest potrzebny w domu. Dlaczego go potrzebujesz? Jest dobrze karmiony tutaj i za darmo, nie? Dom jest najlepszy. Oglądasz nasz kanał? Nie. To jest złe. Po prostu widzę, że nie podoba Ci się nasz kanał, więc nie jest widoczny. Czy Twój przyszły mąż jest w niewoli? Jeśli chcesz z nim porozmawiać. Ja wiem. Wiesz, że? Z pewnością. Powiedz mi, skąd wiesz? Nie czekaj na mnie. Nie czekaj na mnie. Czy zapłaciliśmy za ciebie pieniądze? Nie pamiętam. Takich jak ty było wielu. Słuchaj, jeśli chcesz z nim porozmawiać, potrzebuję Twojej zgody na nagranie i opublikowanie tej rozmowy. Cienki. Nie mówisz, gdzie jesteś. Cześć. Cześć. Jak się masz, mój drogi? Cienki. Cienki. Żyje. To jest dobre. A oko? Oko? Wygląda jak to. Dobra, czy to oko ma w sobie soczewkę? Tak, to samo oko. Tak to zrozumiałem. Jak się masz? Nie jest zły. Dzisiaj byłam z Romą na strzyżeniu. Teraz gotuję. Trzymamy się. Siergiej? On jest relaksujący. Tak. W porządku, dzwonimy do nich. Mogło być lepiej, ale jest około otóż to. Nie wiem, co powiedzieć. Co mówią ludzie? Co ludzie? Na przykład, co sąsiedzi mówią o tej wojnie. Potrzebują tego czynia? Albo będę. Nie komunikuję się z nimi. W pracy. W pracy trzeba pracować, a nie rozmawiać o wojnie. To nie jest wojna, ale operacja wojskowa. Powiedz mi, czy to wojna? Czy specjalna operacja wojskowa. Operacja specjalna, o której nie mówi się w pracy. Przyjechał na Ukrainę zabijać ludzi. Dlaczego? On nie zabił. To nie jest fakt. Jestem pewien. Dlaczego? No bo jestem pewien. Gdyby nie chciał zabijać, nie trenowałby tak ciężko strzelać w swoim opancerzonym samochodzie. Iw, prawda? Pewnie dlatego, że nie miał wyboru. Jak nazywasz ludzi bez wyboru? Nie wiem. Nie wiem. Jest jasne. Skończyć. Nie martw się. Powiedz cześć wszystkim. Twoi rodzice witają się z Tobą. Wielkie pozdrowienia od nas wszystkich. Do widzenia. Kocham Cię. Kocham Cię. Pocałuję. Mam nadzieję, że niedługo się zobaczymy. Jesteś szczęśliwy? Tak. Misja ukończona? Tak. Co dalej? Czekam na wymianę. Dlaczego niektórzy nie chcą rozmawiać? Czy masz jakieś przemyślenia? Interesuje mnie tylko zrozumienie ludzkiej psychologii. Może nie chcą, żeby to było publikowane. Być może. Zgodnie z tradycją nasi jeńcy wojenni zwracają się do swoich rodaków lub współobywateli. Niektóre rzeczy są powiedziane, a niektóre nie. Myślę, że wszyscy wszystko rozumieją, wszyscy wszystko wiedzą. Kto czego potrzebuje, a kto czego nie potrzebuje. Co oni rozumieją? Rozumieją, że to nie jest kom ilfo. Nie kom il faut. Jaki zdrowy na umyśle człowiek chce iść na wojnę? Czy ktoś chce? No nie rozumiem ich. Chcą zdobyć karabin maszynowy, sprawdzić się i zdobyć medal. Nie jestem taką osobą, nie rozumiem ich.